Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Na moim biurku ląduje kolejny ciekawy smartfon. Ostatnio ich trochę obrodziło, więc bardzo dobrze. A co tym razem? Mi Mix 2S, czyli powiedzmy druga generacja bezramkowego telefonu od Xiaomi. Cóż, co to jest za smartfon, jak wygląda? Zobaczmy, co dostajemy. Do mnie trafiła wersja biała tego smartfonu. Ja już go odpaliłem. Ale cóż, czym się wyróżnia? Pierwsze co, ramki w Mi Mixie. Ekran, który tutaj mamy, w nim jest prawie 6 cali. Rozdzielczości 2160x1080 pikseli, IPS LCD. Ale nie mamy aparatu u góry, jak w większości tego typu rozwiązań, tylko aparat właśnie znajduje nam się na dole, więc no to jest wyróżnik Mi Mixa. Co poza tym, telefon, coś Wam przypomina? No mi też, ale tak akurat Xiaomi je robi. Oczywiście na pokładzie standardowo już USB typ C. Głośnik nie ma akurat podczerwienie jak w większości Xiaomi, z boku tacka, przyciski do głośności. No ale cóż, może telefon na razie na bok. Co dostajemy? Dostajemy w zestawie fajne etui, czyli taką plastikową osłonkę, którą zakładamy na tył, ale co jest ciekawe, same zapakowanie tego telefonu naprawdę robi wrażenie jak na Xiaomi. Powiem Wam, że jest nieźle. Oczywiście pierwsza jakaś informacja z ciekawym tekstem, to też widzicie, ale co w środku? Zapakowany telefon był bardzo fajnie, ale cóż, mamy kabel, mamy ładowarkę. Zaraz zobaczymy, jak ta ładowarka szybka jest, tylko muszę się do niej dobrać, bo ładnie zapakowana, więc zaraz zobaczymy. Na pokładzie ładowarka, która parametrami szczyci nam się szybkiego ładowania, jak już widzimy, 5V 2,5A, 9V 2A i 12V 1,5A. Bardzo dobrze. Co jeszcze w zestawie? W zestawie oczywiście standardowa papierologia. Z racji też, że telefon z polskiej dystrybucji, macie też informacje. Od razu widzicie, że możemy włożyć dwie karty nano SIM-owe. Jeżeli chodzi o microSD, no to jak widać po układzie się chyba nie da, ale zaraz sobie to zobaczymy. No i oczywiście jeszcze papierologia. Jednej rzeczy brakuje, pewnie widzieliście w przypadku samego smartfonu. No niestety nie posiada mini jacka, a szkoda, jest to zła opcja, więc mamy przejścióweczkę, którą możemy skorzystać, żeby podpiąć się pod ten telefon zwykłymi słuchawkami. No cóż, jeżeli chodzi jeszcze o gniazdo, same zaraz zobaczmy, jak to jest rozwiązane. Tak, dokładnie jak mówiłem, możecie dwa, jest to dual SIM, czyli dwie karty SIM spokojnie zmieści, no ale niestety żadnego rozszerzenia w postaci microSD się nie da. Moja wersja, którą testuję, ma 6 GB, 64 GB pamięci wewnętrznej. No ale cóż, co odnośnie właśnie samego tego smartfona. Czarne wersje oczywiście są też, jak i również wersja biała. No całkiem ciekawie ona wygląda. Z boku mamy aluminium z serii 7000, czyli no, obudowa wykonana naprawdę z twardego i dobrego materiału. Z tyłu, co ciekawe, nie mamy żadnego szkła, tylko mamy ceramikę. No, na bogato powiedziałbym, więc jest to jak najbardziej na plus. Z przodu, której ze szkieł Gorilla Glass, ale niestety tutaj akurat producent nam się tym nie chwali. Jedna rzecz, która z tyłu jest i może delikatnie irytować się, mianowicie aparaty, a w sumie dwa, jak widzicie, podwójna dioda doświetlająca. Oczywiście no tu mamy jeszcze czytnik linii papilarnych, o nim za chwilę. Jeżeli chodzi o aparaty, mamy tutaj dwa 12-megapikselowe sensory. Jeden jest to sensor od Sony IMX362. Wielkość pikseli 1,4 mikrona, czyli całkiem nieźle, z jasnością 1,8, czyli plus autofokus oparty na technologię Dual Pixel, czyli no powiem, że w skrócie bardzo fajnie. Drugą też mamy 12-megapikselową matrycę, ale tym razem od Samsunga S5K3M3, wielkość piksela 1 mikron, czyli troszeczkę jeszcze mniejsze te, że tak powiem, piksele w nim są. Jest to teleobiektyw, jasność 2,4, czyli mamy tutaj dwukrotny zoom, jeżeli chodzi o kwestie związane z tym aparatem. No teoretycznie jakieś duże noty i dobrze dostał ten aparat w testach DxOMark, ale no, zobaczymy, jak to realnie będzie wyglądać, bo no, ja do końca w takie rzeczy tego typu nie wierzę, ale oczywiście jest inteligentne rozpoznawanie scenerii w ramach aplikacji i samego działania aparatu, precyzyjne rozpoznawanie tła, więc myślę, że będzie spoko. Ten maleństwo, czyli drugi aparat, w sumie trzeci, który mamy na froncie, który jest tak trochę inaczej w innym miejscu umieszczony. Mamy tutaj 5 megapikseli z optyką 2.0,
cóż, jak to będą wychodzić selfiaczki, zobaczymy. Dobra, co wewnątrz, bo myślę, że to jest ważne. Co napędza nam tego, otóż to Xiaomi Mi Mix 2, a mianowicie napędza go Snapdragon 845. Bardzo fajnie, plus 6 giga pamięci RAM w mojej wersji i 64 GB pamięci na dane, ale też występuje wersja 8 giga, 256 giga pamięci wewnętrznej na dane, więc całkiem nieźle jak na Xiaomi, powiem, że jestem w lekkim szoku. Co jeszcze z fajnych rzeczy, oczywiście telefon wspiera indukcyjne ładowanie, to trzeba też przyznać, że no, dzięki tutaj zastosowaniu tej ceramiki mamy szybkie ładowanie, może nie szybkie, tylko indukcyjne ładowanie. Szybkie ładowanie również mamy, gdy z racji tego, że tu jest Snapdragon 845, telefon wspiera technologię Quick Charge 3.0, co zresztą Wam mówiłem odnośnie parametrów, które tutaj mamy. Sama bateria, jak już o niej, 3400 mAh. No cóż, zobaczymy, jak będzie się sprawować i jestem sam tego tak naprawdę ciekawy. Oczywiście jeszcze odnośnie samej specyfikacji, grafika Adreno 630, ekran, jak już mówiłem, 6 cali, tak naprawdę 5,99, IPS LCD, czyli zero problemów z AMOLEDami. Myślę, że może być to spoko opcja. Standardy wszelkie są, Wi-Fi do AC, czyli bardzo fajnie. Wszelkie standardy związane z GPS-em i tak dalej mamy na pokładzie. Dobra, a co odnośnie samego systemu? Myślę, że tutaj możemy zerknąć. Na dzień dobry dostajemy Androida w wersji, jak mnie pamięć nie myli, aktualnie na moim jest wersja 8.0. Muszę zobaczyć, czy są jakieś nowe. Jeszcze tego nie sprawdziłem. MIUI wersji 9.5. Teoretycznie pamięć wewnętrzna po włączeniu, odpaleniu telefonu macie 54 ponad giga, no czyli 10 gdzieś zjadają. Resztę rzeczy widać, że standardowe jak to w Xiaomi. Co na pokładzie na czysto, więc jakiś tylko Facebook, Mi Forum, aplikacje od Google, narzędzia, które mamy. No i zasadniczo wszystko. Zobaczmy jeszcze z ciekawości jasność. No powiem, że fajna. Całkiem rozsądnie to wygląda. No i to już trzeba sprawdzić tego Mi Mixa potwora. Powiem Wam, że wizualnie, no telefon wiadomo, nawiązuje do czego, to wiecie. Ale, no ciekawe, pierwszy raz telefon z ceramiką. Jestem ciekaw, jak to się zachowuje, jeżeli chodzi o testy związane z rysowaniem. Kurczę, szkoda, że nie mogę użyć tu jakichś próbników i posprawdzać, jak ten smartfon wytrzymuje. No ale no myślę, że może być nawet lepiej niż Gorilla Glass. Takie mam wrażenie. Poza tym ta bezramkowość całkiem spoko rozwiązana. Myślę, że w czarnej wersji jeszcze lepiej by to wyglądało. Ja akurat mam białą tym razem. Trzeba mieć różne kolorki, więc no myślę, że ciekawe. No muszę go jeszcze podpiąć do netu, potestować. Wiadomo, odpalimy benchmarki, sprawdzimy, porównamy, a z racji tego, że już mamy kilka smartfonów dosyć topowych do zobaczenia, czyli porównanie na pewno będzie z Note 9, S9, Xperią XZ2 i co tam wszystkim innym, które będę miał chwilowo u siebie, więc no na pewno dowiecie się, czy Xiaomi lepsze, czy też nie. No myślę, że pod względem specyfikacji tutaj ten smartfon, no naprawdę całkiem niezłe parametry, całkiem niezła cena, możecie zobaczyć ją na dole, więc na pewno o wiele jak to zwykle tańsze niż wszystkie inne flagowce, więc no cóż, zobaczymy. No mi wizualnie wstępnie smartfon się podoba, może minus mały za brak mini jacka, bo to na dzień dobry mnie irytuje, że muszę używać jakichś przejściówek, trochę odstający aparat, no trochę, no tak jak to w iPhone'ach. Znacząco, no ale z racji tego, że mamy to coś, co możemy założyć, a sobie wrzućmy tą etui może już na smartfon, jak to wygląda. No w tym momencie jest całkiem nieźle, bo mam wrażenie, że jest w miarę na równo, więc nawet nie trzeba żadnego case'a kupować. Macie to w zestawie. No cóż, myślę, że może być to ciekawa propozycja dla kogoś, kto nie chce AMOLEDów, chce mieć bardzo wydajną jednostkę obliczeniową w środku. No tutaj wiemy, że Snapdragon 845 no nawet bije spokojnie tematy związane z najnowszymi S-kami, Note'ami, 9-kami, zresztą zobaczycie w porównaniach, nawet w samych benchmarkach, jak to wypada. No więc, no ciekawe. Kwestia tego aparatu mnie trochę śmieszy, jak to się ogarnia. Przerzućmy sobie go na ten frontowy, cześć. Oj, bardzo mam jestem oświetlony, więc mi tutaj to bardzo ostro mnie podświetla, no ale spoko. Da się przekręcić, cyknąć fotkę, no i mamy. No sprytne to podejście, nie miałem pierwszego Mi Mixa zbytnio w rękach, ten drugi jest, no to zobaczymy co potrafi
i co ciekawego nam zdziała. Dobra, chcecie coś wiedzieć, macie jakieś pytania odnośnie tego smartfona, oczywiście piszcie w komentarzach, niedługo cała playlista, wszystkie moje testy będą, więc porównania, wszystko co zwykle jest, zobaczymy jak to ten telefon działa i jak ogarnia, więc oczywiście jeżeli chcielibyście coś więcej wiedzieć, piszcie w komentarzach, ta sesja jest dla Was. No cóż, myślę, że na dzisiaj takiego wstępnego zobaczenia, jak to wygląda, trochę o specyfikacji i takich pierwszych wrażeniach tyle. Na tyle macie linki do mojej społeczności, profil na platformie Patronite. Oczywiście, jeżeli film Wam się podobał, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Łapka w górę, dzwoneczek, komentarz, wszystko wiecie. No i cóż, Mi Mix 2S od Xiaomi, z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!